Kiedy mówimy o tym, że nadchodzi czas końca i myślimy o tym, że trzeba się na ten czas przygotować, to czasami sięgamy do przeszłości. Wiecie, historia potrafi uczyć nas wielu bardzo dobrych lekcji. Początki Kościoła Adwentystów, jak wiecie, sięgają też pewnego zdarzenia, które często nazywamy wielkim rozczarowaniem. W roku 1844 miało miejsce zdarzenie, kiedy ludzie oczekiwali powrotu Jezusa Chrystusa. Jak wiecie, do tego nie doszło, ale samo zdarzenie było bardzo ważne i było też brzemienne w skutki. Czasami ciężko jest też odnieść się do tego wydarzenia, dlatego że tyle razy ludzie zapowiadali, że powróci Chrystus. I wiecie, czasami tak jest, że jest nawet nieco niezręcznie mówić o tym, że gdzieś te początki tak wyglądały. Chociaż tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy fakt, że zdarzały się w historii przypadki, kiedy pewni ludzie zapowiadali, że wróci Chrystus i On nie wracał, czy to oznacza, że wszystkie te zapowiedzi były zawsze złe? Czy może jest możliwe, że Pan Bóg przewidział, że pewne rzeczy będą głoszone, chociaż wiedział od początku, że to, co będzie zapowiadane, nie wydarzy się. Ale patrząc na skutki, na owoce tego, co będzie głoszone, pozwoli na to, wiedząc o tym, że to dokona pewnego wielkiego oczyszczenia. Zacznijmy od tego, czy można w związku z tym na ten rok spojrzeć nieco inaczej niż na wszystkie zapowiadane daty powrotu Jezusa Chrystusa. Oczywiście tych dat było w historii naprawdę sporo. Był to rok tysięczny, nawet bliżej naszej historii, rok 1914, rok 1975. Jest tych dat całkiem sporo. My patrzymy po odpowiedzi do Pisma Świętego i patrzymy, czy Pismo Święte jest w stanie pewne rzeczy uzasadnić i dopiero na podstawie tego orzekamy, czy coś ma się zdarzyć, czy też nie. Jak wiecie, podstawą do tego proroctwa, które miało się wypełnić 22 października 1844 roku, był fragment z Księgi Daniela, 8 rozdział i tam 14 wiersz. A ten mu odpowiedział: aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa albo będzie oczyszczona w innym przekładzie. Pojawia się pytanie, na co to była tak naprawdę odpowiedź. Daniel jako Hebrajczyk myślał o losie swojego narodu. Myślał o tym, co Pan Bóg chce zrobić z Izraelitami. Czy będzie ich chciał jeszcze uratować? Czy ma dla nich jeszcze jakiś plan? I Pan Bóg, dając tę drugą część Księgi Daniela, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rozdział, wydaje się, daje odpowiedź na to pytanie, jakie stawiał sobie Daniel. I wydaje się, że daje odpowiedź szerszą, niż byśmy mogli, czy też niż Daniel mógłby sam oczekiwać. Jak wiecie, 7 rozdział jest to pierwszy opis przyszłości dziejów ludu Bożego. Na tle historii całego świata mamy tą sekwencję czterech zwierząt, gdzie Pan Bóg pokazuje, że pewne potęgi, mocarstwa obejmą po kolei władzę i na końcu skupia się na tym mocarstwie, które symbolizuje mały róg. Ten mały róg to w istocie mocarstwo, które ma też niestety prześladować lud Boży. Tam też się pojawia pierwszy okres 1260 dni. I 8 rozdział też w pewnym sensie kładzie nacisk właśnie na tą drugą część historii, historię chrześcijańską, bo tam też objawia się ów mały róg w kolejności po Baranie, czyli Medo-Persji i po Grecji. I też pojawia się nacisk na to, że Pan Bóg ma plan.
Pan Bóg ma plan wobec Izraela. Pan Bóg ma plan nie tylko wobec Izraela, ale ma plan wobec całego ludu Bożego aż do końca historii. I tutaj właśnie w tej sekwencji pojawia się ten fragment 2300 poranków i wieczorów. A więc kiedy patrzymy na te dwa opisy, to okazuje się, że Pan Bóg nam w pewnym sensie tłumaczy, skąd pojawiły się takie okresy i jaki jest ich cel. 1260 lat jest to okres hegemonii Małego Rogu. Okres władzy mocarstwa, które będzie między innymi niestety prześladowało Boży lud, które będzie kroczyło swoimi własnymi drogami. I też dokona gwałtu w pewnym sensie na służbie świątynnej. 2300 lat to jest znowu odniesienie do tego, że na końcu tego okresu świątynia zostanie oczyszczona. A więc po tym zanieczyszczeniu świątyni, między innymi przez te owe 1260 lat, na końcu świątynia zostanie symbolicznie oczyszczona. Więc to wszystko, wydaje się, układa się w jakiś sensowny układ. I wreszcie dziewiąty rozdział skupia się na jakby w odpowiedzi na to najbardziej pilne pytanie Daniela, skupia się na najbliższej przyszłości. I mówi o tym, że samemu ludowi Izraela dane jest 70 tygodni. Tyle lat odcięto, wyznaczono. I co ciekawe, czytamy też, że Pan Bóg daje odpowiedź, jak mamy liczyć ów okres 2300 poranków i wieczorów. I jest to odpowiedź zarówno na pytanie o 2300 poranków i wieczorów, jak też i na to proroctwo z 9 rozdziału, a mianowicie 70 tygodni dla samego Izraela. I tam zresztą mamy nawet na to dowody, że ta odpowiedź jest na obydwa okresy prorocze, bo Daniel nie rozumiał tej wizji z 8 rozdziału i w 9 rozdziale czytamy, jak się modli, wpierw czyta zwój z księgą Jeremiasza, potem się modli i na końcu przychodzi anioł i mówi, a teraz ci wszystko, w 22 wierszu tam jest napisane, a teraz ci wszystko wyjaśnię. A więc zrozumiesz, po co przedtem pokazałem ci takie właśnie okresy. I tam czytamy 25 wiersz. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi. A więc mamy 62 tygodnie, mamy 7 tygodni, i zostaje nam jeszcze ostatni tydzień z tych 70, gdzie 27 wiersz tego samego rozdziału tłumaczy. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. A więc widać, że Pan Bóg tłumaczy nam krok po kroku, że początek tego okresu proroczego jest to moment, kiedy wyjdzie decyzja o odbudowie nie tylko Jerozolimy jako miasta, nie tylko świątyni, ale o odbudowie państwa, państwowości izraelskiej. I od tego mamy liczyć zarówno 2300 poranków, jak i 70 tygodni. Jak wiecie, były trzy dekrety dotyczące tego, kiedy ma być odbudowane Królestwo Izraela po niewoli w Babilonie. Pierwszy, Ezdrasza, tam jest napisane, że był to pierwszy władca, 536 rok, jest decyzja od Cyrusa po to, żeby odbudować, wyjść może na zewnątrz państwa medoperskiego
pójść z powrotem i odbudować. Wiemy z doniesień historycznych, że poszło tam około 50 tysięcy Żydów, zaczęto odbudowywać. Potem ta budowa została przerwana. Drugi dekret Dariusza, 520 rok, był w zasadzie potwierdzeniem pierwszego, czyli miał wykazać, że istotnie tak się stało i że te prace powinny być po przerwaniu przez atak wrogów kontynuowane. Ale to ten ostatni dekret jest, wydaje się, najważniejszy. Artaxerxesa, 457 rok. A dlaczego? Bo on jako jedyny mówi nie tylko o odbudowie świątyni, nie tylko o odbudowie murów, on mówi o odbudowie państwowości. Czytamy takie słowa w księdze Ezdrasza, tam 7 rozdział i 25 wiersz. Księga Ezdrasza 7:25. Ty zaś, Ezdraszu, według mądrości, którą masz od Twego Boga, ustanów pisarzy i sędziów, którzy będą sprawować sądy nad całym ludem zarzecza, nad wszystkimi tymi, którzy znają zakon Twego Boga, a kto go nie zna, tego będziecie uczyć. Sędziowie, pisarze, czyli ci, którzy mieli sądzić, prowadzić swój lud. A więc jest to w pewnym sensie zapis tego, że będzie można odtworzyć także i samodzielnie władzę. Tak? Władzę. To już nie jest tylko i wyłącznie odbudowa samego budynku. A ponadto jeszcze był drugi istotny element. Jest tam napisane, że Ezdrasz miał także uczyć lud. A to jest niezwykle istotne. Uczyć lud prawa i uczyć lud, kim jest Bóg. Na tym się tak naprawdę opierała państwowość izraelska. To była świątynia, to było pojęcie tego, że Bóg ich tam przyprowadził do tego miejsca i wreszcie uczenie tego, kim jest Bóg. Żeby Izrael wiedział, komu służy, wiedział, co robi, wiedział, jakie jest jego zadanie. Nie trzeba oczywiście w tym miejscu wielkiej matematyki, że kiedy policzymy 70 tygodni dosłownie, to właściwie trafiamy donikąd. Są tacy, którzy próbują. Ale dopiero użycie metody dzień za rok nam pokazuje naprawdę niezwykłe wyniki. Spektakularne. Czytamy 490 lat, kiedy się wszystko zliczy, odjąwszy rok zerowy, którego nie było, wychodzi nam 27 rok naszej ery. W połowie tego tygodnia, czyli tych 7 lat, umiera Mesjasz. Po 7 latach umiera Szczepan, jest jego słynna przemowa i czas łaski jako pośrednika dla Izraela dobiega końca. Dla Daniela jest to bardzo istotna odpowiedź. On się dowiaduje, jak długo Pan Bóg będzie prowadził Izraela, dopóki będzie czas łaski i wreszcie ten punkt kulminacyjny, kiedy Mesjasz w tym ostatnim tygodniu zjawi się po to, aby co zrobić? Przez swoją łaskę osądzić Izrael. To jest ciekawe. Przez łaskę osądzić Izrael. I potem druga część, którą liczymy dokładnie tak samo, 2300 poranków i wieczorów. I wychodzi nam rok 1844. Jak tam są wyniki naprawdę niezwykłe, tak też i tutaj, używając tej samej metody, musimy uznać, że są to wyniki wiarygodne. Że Pan Bóg zapowiedział, że w tym roku coś się właśnie rozpocznie. Wiemy, że jest to czas, kiedy Chrystus wstąpił do miejsca Najświętszego. O tym się dowiedzieliśmy nieco później. Wiemy, że jest to czas, kiedy się rozpoczął sąd. I ciekawe, że tak samo jak przyjście Mesjasza było okresem sądnym w pewnym sensie dla Izraela, jako pośrednika zbawienia, tak też wejście Jezusa do miejsca Najświętszego
Tenże właśnie rok jest poselstwem sądu, chociaż przez łaskę. Bo przecież poselstwo trójanielskie, jak też ten tekst, który dzisiaj jest na czytankę głosi, jest poselstwem nie tylko ostrzeżenia, ale jest też poselstwem łaski. Jest poselstwem wiecznej Ewangelii. A więc Pan Bóg wzywa wszystkich do tego, żeby przyjęli wieczną Ewangelię, ale też i ostrzega, że kto jej nie przyjmie w pełni, ten będzie musiał ponieść na sobie wszystkie tego konsekwencje. Widać zatem, że to poselstwo, które otrzymuje Daniel, w wielkim skrócie ma jakby dwie swoje części. Z jednej strony 70 tygodni mówi o historii Izraela. Z drugiej strony 2300 poranków i wieczorów kieruje nas już na czasy ostateczne i mówi o erze chrześcijańskiej. Odpowiedź wydaje się być naprawdę bardzo logiczna i naprawdę mądrze poukładana. I teraz popatrzmy bliżej zatem na samo wielkie rozczarowanie. Ten rok, ten czas, to był niezwykły czas. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Zwróćcie uwagę na to, że to ogłoszenie przyjścia, powrotu Jezusa Chrystusa, to nie było dzieło tylko jednego człowieka. To poselstwo było ogłoszone, jak twierdzą historycy, Leroy Frum, którzy piszą o tym naprawdę dosyć obszernie. To było poselstwo głoszone na wszystkich kontynentach przez różnych ludzi, którzy się od siebie różnili i kościołem, i poglądami, i wiekiem. Nic ich nie łączyło, poza tą jedną rzeczą. Poza tym, że znaleźli w Piśmie Świętym informację o tym, że coś się musi stać i nie mogli tego zachować dla siebie. Nawet dzieci głosiły wtedy poselstwo, że wraca Chrystus. Dzieci. Był to też rok, słuchajcie, naprawdę przełomowy. Nie wiem, czy wiecie, ale wiele stało się właśnie albo w samym roku 1844, albo w jego okolicach. Był to czas, kiedy doszło do bardzo głębokich przemian, które miały wpływ potem na historię, na kulturę naszego świata. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, że Pan Bóg otworzył dokładnie wtedy jakby skarbnicę wiedzy i pozwolił nam zaczerpnąć z tej skarbnicy wiedzy rzeczy, których przedtem nie znaliśmy, a przynajmniej nie byliśmy ich świadomi. I pozwolił uczyć się o sobie z niezwykłą wprost intensywnością. Tak jak się na początku o Bogu uczył Kościół wtedy, kiedy jeszcze był Chrystus i kiedy byli apostołowie. I wynikiem tego było to, że w jednym roku, dosłownie w jednym roku i potem jeszcze była jakby konsekwencja przez 3-4 lata, prowadzono takie konferencje. I na tych konferencjach, spotkaniach studiowano intensywnie Pismo Święte, czasami dniem i nocą. I w konsekwencji odkryto naukę o świątyni w niebie, naukę o powtórnym przyjściu Jezusa, naukę o sabacie, naukę o stanie umarłych i naukę o wciąż aktywnym duchu proroctwa. To sporo. To naprawdę sporo, zważywszy na to, że Kościół przez długie wieki był w stagnacji. Potem doszło do ożywienia, ale potem znowu ten duch rozwoju był spowalniany. I jest, słuchajcie, cała historia ludzi, których Pan Bóg znajdował. Czy to był Hiram Edson, czy to był Frederick Wheeler, których wybierał sobie po to, aby konkretną prawdę wiary im przedstawić, skłonić do studiowania Pisma Świętego, a potem do tego, żeby oni z tym wyszli na zewnątrz. I w ten sposób, w krótkim okresie, w tym właśnie okresie po początku sądu, Bóg dokonał niezwykłego kroku do przodu. I takie rzeczy działy się, jeżeli chodzi o wiedzę, znajomość Pisma Świętego. Ale to nie wszystko. W tym samym roku działy się jeszcze inne rzeczy, na które warto naprawdę zwrócić uwagę. Otóż w roku
1844 Samuel Morse patentuje telegraf. Sam, kiedy pisał potem o swoim odkryciu, stwierdził, że doszedł do takiego punktu, że nie był w stanie już nic więcej zrobić. I się modlił, był synem pastora. Modlił się, Panie Boże, jeżeli to jest Twoja wola, żebym to zrobił, to mi pomóż. I Bóg pomógł. Pierwsze słowa, jakie wysłał przy okazji sam tworząc język Morsa, to fragment z czwartej księgi Mojżeszowej, 23-23. Na dowód, że to nie on, tylko Bóg. A dzięki telegrafowi informacje mogły się natychmiast o wiele szybciej przemieszczać. To nie wszystko. W tym samym roku Neil Ludwig Westergaard rozszyfrowuje znaczenie elamickich napisów na skalę w Behistun. To dzięki niemu, to dzięki temu, co się tam właśnie wydarzyło, dzisiaj wiemy o tym, że możemy ufać temu, co między innymi pisze Księga Daniela. Bo rozumiemy, mamy dowody historyczne, że takie rzeczy naprawdę miały miejsce, że Dariusz jako król był władcą i że te wszystkie rzeczy miały miejsce. To w tym samym roku w Stanach Zjednoczonych podpisano pierwszy kontrakt na budowę dwóch pierwszych linii kolejowych w USA, które z kolei się przyczyniły do rozwoju, do szybszego transportu. Tak samo jak zanim się pojawił Chrystus, to, że był jeden język popularny, to, że były drogi, przyspieszyło głoszenie Ewangelii. W tym miejscu widać, Pan Bóg też toruje drogę po to, aby poselstwo trójanielskie mogło być szybciej ogłoszone. Notabene nieco wcześniej, bo w 1798 roku Napoleon wysyła pierwszą ekspedycję archeologiczną do Malty i do Egiptu i to była najbardziej historycznie ważka ekspedycja, bo to od niej się właściwie zaczyna nowożytna archeologia. I to był rok 1798. Ale to nie wszystko. Pozwólcie jeszcze na kilka informacji, że dokładnie w tym samym okresie, w okolicach roku 1844, swój początek albo bardzo intensywny wzrost zapisały następujące prądy myślowo-religijne i nie tylko. Początki bahaizmu, początki mormonizmu, początki darwinizmu. To jest niezwykle ciekawa historia, że to właśnie w tym roku Darwin spisał właściwie podstawę swojej książki o pochodzeniu gatunków. Początki spirytyzmu. To w tym roku zaczęły się te wszystkie dziwne zjawiska paranormalne. Początki quakeryzmu. Początki, co ciekawe, dyspensjacjonalizmu. Czyli on był oczywiście wcześniej znany, ale jeżeli chodzi o teologię protestancką, to właśnie pomiędzy 1943 a 1945 rokiem niejaki John Nelson Darby wprowadza pojęcie rapture, czyli porwania. To był dokładnie ten sam okres. Początki egzystencjonalizmu, ktokolwiek studiuje filozofię, literaturę, ten będzie wiedział, jak potężny i niszczący niestety wpływ właśnie egzystencjalizm na kulturę XX wieku. I to nie wszystko. Początki komunizmu, bo dokładnie w tym roku spotyka się Engels i Marx w Paryżu i zaczynają wspólnie tworzyć. I wreszcie początek ruchu ekumenicznego, bo to w tym roku utworzona zostaje IMCA. Przypuszczam, że gdyby szukać dalej, tych zdarzeń byłoby jeszcze więcej. Pytanie, przypadek czy plan? Przypadek czy też plan? I wreszcie chciałbym na koniec przejść do samego poselstwa na koniec, do zasady wielkiego rozczarowania. Używam słowa zasady, dlatego że wydaje się, że istnieje za tym zdarzeniem pewna zasada. Objawienie
10 rozdział i tam 9 wiersz. Poszedłem wtedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę, a on rzecze do mnie, weź i zjedz ją, gorzkością napełnisz żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Zacznijmy od tego, że objawienie 10 rozdział zapowiada, że będzie zdarzenie, które będzie słodkie w ustach, a gorzkie w żołądku. I ono dokładnie takie było. Kiedy się czyta opis tych zdarzeń, widać ludzi zafascynowanych tym, że za moment wróci Jezus Chrystus. I szczęśliwych. No bo powiedzcie sami, czy my nie bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy wiedzieli, że lada moment wróci Chrystus? Znając nawet dokładną datę, bylibyśmy. Bylibyśmy. Wreszcie by się te wszystkie rzeczy skończyły. To było słodkie, ale na końcu smak był gorzki. I pojawia się w takim razie pytanie, dlaczego Pan Bóg miał taki plan? No, zacznijmy od tego, że od wieków właściwie promowano ideę tego, że wszystko, co ma się stać w eschatologii Kościoła, to właściwie się będzie działo na ziemi. To jest idea augustiańska, która mówi o tym, że to Królestwo Boże będzie na ziemi. Wszystko się tutaj na tej ziemi właściwie dookona. Jakby tron Boży był też na tej ziemi. A przecież to jest w końcu niebiblijne. Było to jednak tak mocno zakodowane, że z tej ziemi nikt nie był w stanie wyjść na zewnątrz. Było to ciężko bardzo zrozumieć. Po drugie, wyobraźcie sobie, gdyby William Miller głosił poselstwo przejścia Jezusa z miejsca świętego do najświętszego, to kto by się tym zainteresował? Kilku teologów? Kilku ludzi, którzy byliby fascynatami? Ale poselstwo głoszenia powrotu Jezusa to było coś, co skupiało uwagę setek tysięcy ludzi. I o to właśnie chodziło Panu Bogu. Pan Bóg chciał, żeby ludzie zaczęli myśleć o tym, co zostało zapomniane. Ludzie nie myśleli o tym, że Jezus ma właściwie wrócić. A tutaj się nagle okazuje, że ma. I ciekawe jest to, że Miller w pewnym sensie ogłosił jedną z zasad właśnie adwentyzmu. Czyli tego, że Jezus ma powrócić i to wkrótce. Wszystkie pozostałe zostały odkryte nieco później. I ta zasada rozczarowania to nie jest zasada, która miała w tym miejscu historii swój debiut. Otóż Ewangelia Łukasza i tam 24 rozdział od wiersza 21 daje nam wskazówkę, że rozczarowanie jest elementem powtarzalnym. Ewangelia Łukasza 24-21. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Wiecie, czytamy, że apostołowie spodziewali się triumfu. Kiedy Chrystus wkraczał do Jerozolimy, myśleli, że jest to czas, który wreszcie postawi sprawę Bożą tam, gdzie powinna być. I nikt już się nie będzie opierał. Wszyscy ci, którzy walczyli, będą zmuszeni do tego, żeby pójść na bok. I miało być już tak wspaniale. Jak się okazało? Okazało się strasznie. Strasznie. Doszło do czegoś, co nazywa się przesianiem. Przesianiem. Jezus powiedział wcześniej do apostoła Piotra, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Okazuje się, że uczniowie bywają przesiewani. Że to nie jest coś, co dzieje się tylko raz, ale że jest to jakaś zasada. Uczniowie zostali przesiani i to mocno. Jak wiecie o tym, Piotr z trudem został wsiany, z trudem.
a Judasz został odsiany. Wiecie, Bóg nie ratuje od przesiania, od próby. Bóg zwykle ratuje przez próbę albo przez przesianie, bo ma w tym jakiś cel. Jaki? Ten sam fragment, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział i tam 32 wiersz mówi tak. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Dlaczego Pan Bóg dopuszcza przesianie? Po to, żebyśmy się jak Piotr nawrócili, tak naprawdę nawrócili, i po to, żebyśmy w konsekwencji utwierdzali potem innych. Wydaje mi się, że to jest powód na tyle ważny, że to samo zdarzenie miało prawo mieć miejsce także i w roku 1844. A powiedzcie mi, co się stało po przesianiu? Kiedy minęło 50 dni, został wylany Duch Święty i apostołowie zaczęli głosić w mocy, ale nie przed, a po przesianiu. A co się stało wtedy, kiedy był rok 1844? Stało się rozczarowanie, ale po nim Pan Bóg szybko objawił to, co powinno być ogłoszone. Trójanielskie poselstwo wraz z innymi ważnymi naukami na czas końca. I powiedział, głoście to, a ja będę wam błogosławił. Najpierw przesianie, a potem dzieło do wykonania. Nawrócenie i uczenie, utwierdzanie innych. Czy to ma sens? Ma. A więc widać, że Pan Bóg wie, co robi wtedy, kiedy dopuszcza na nas rozczarowanie. Nawet i wielkie. I nie tylko indywidualne, ale rozczarowanie w historii Kościoła. I wiecie, to jest często rozczarowanie i pionowe, i poziome. Odchodzą ci, którzy są nieugruntowani. Ale też i z nas wychodzi to, co jest nieugruntowane. Pan Bóg zmusza nas do oczyszczenia, do tego, żebyśmy zostali takimi, jakimi powinniśmy być, a nie takimi, jakimi jesteśmy do tej pory. I wreszcie ostatnie pytanie. Czy to, co się stało w roku 1844, jest ostatnim rozczarowaniem, które spotka lud Boży? Pozwólcie, że w tym miejscu odczytam fragment z Księgi Malachiasza. Księga Malachiasza, 3 rozdział i tam od wiersza 1-3. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. Czy to jest zapowiedź tego, co nas czeka? Moim zdaniem jak najbardziej. Moim zdaniem jak najbardziej. Czeka nas jeszcze czas, kiedy Pan Bóg, chcąc wylać po raz drugi Ducha Świętego na Boży Kościół, my często o tym mówimy i modlimy się, żeby Duch Święty został wylany, ale nie pamiętamy o tym, że zanim Duch Święty może być w pełni wylany, my musimy być też na to jakoś przygotowani. Ja nie mówię o tym, że mamy uprawiać jakiś konkretny sport, żeby to się stało, ale mamy się uczyć na drodze pokory od Pana Boga. Pan Bóg będzie chciał nas oczyścić po to, żeby móc nas wykorzystać.
Wysłuchajcie na koniec fragmentu z pewnej książki, którą bardzo sobie cenię. Wielki bój. W czasie prześladowań wypróbowana zostanie wiara sług Bożych. Spoglądając na Boga i Jego Słowo, wiernie ostrzegali bliźnich. To jest właśnie to dzieło wykonania. Duch Boży działając na serca uzdolnił ich do mówienia. Pobudzeni świętą gorliwością i prowadzeni boską ręką wypełniali powierzone im obowiązki, nie obawiając się następstw, jakie mogły ich z tego powodu spotkać. Nie myśleli o dobrobycie, nie dbali o opinię lub zachowanie życia, gdy jednak nadciągnie burza ataków nieprzyjaciela. Zawołają przygnębieni: gdybyśmy przewidzieli następstwa naszych słów, milczelibyśmy. Zewsząd otoczą ich trudności. Szatan będzie ich otaczał największymi pokusami. Będzie im się zdawać, że dzieło, którego się podjęli, przewyższa ich siły. Pod groźbą śmierci zniknie ich gorliwość, ale Duch Święty ich nie opuści. Świadomi swej własnej niemocy będą prosili Wszechmocnego o siłę, pamiętając, że słowa, które mówili, nie były ich własnymi słowami, lecz tego, który im zlecił przekazanie tego ostrzeżenia. Tak samo i ludzie przed rokiem 1844 głosili nie swoje poselstwo, tylko poselstwo od Boga. Tak samo przeszli swoje ciężkie doświadczenie z wielkim znakiem zapytania, dlaczego, Panie Boże, do tego dopuściłeś? Tak i tutaj jest napisane, że w przyszłości my też będziemy Pana Boga pytać, dlaczego w konsekwencji głoszenia Ewangelii tak wielu ludzi nie będzie chciało słuchać, a nawet gorzej, tak wielu ludzi będzie chciało powiedzieć nie. Pytanie, czy dzisiaj przygotowujemy się tylko i wyłącznie na to chwalebne działanie w Kościele, kiedy myślimy o tym, że będzie to Kościół triumfujący, kiedy będziemy głosić Ewangelię, chwała Bogu, bo wiem, że tak będzie, oby jak najprędzej. Kiedy będziemy głosić Ewangelię w mocy Ducha Świętego wszystkim tym, którzy tego pragną, ale też i wszystkim, którzy nawet tego nie pragną, bo przecież Pan Bóg chce, żeby wszyscy otrzymali słowo Ewangelii. Czy też myślimy o tym, że potrzebne nam jest doświadczenie, które nas przygotuje na to, aby ogłosić Ewangelię tak, jak powinna być ogłoszona. A to doświadczenie będzie polegało na tym, że Pan Bóg będzie nas musiał oczyścić z naszego własnego ja. I jak ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, takie doświadczenie, które sprawi, że albo umrzemy my, albo umrze nasze ja. A jak umrze nasze ja, to wtedy się narodzi Pan Bóg w nas i będzie mógł dokonać rzeczy wielkiej. I głęboko, słuchajcie, wierzę w to, że Pan Bóg wie, że my przejdziemy tą drugą drogę, że Pan Bóg jest w stanie, Jezus ma taki plan, aby trójanielskie poselstwo było ogłoszone przez tych, którzy będą działali w mocy Ducha Świętego, a ich ja nie będzie stanowić przeszkody. I tego życzę wam i sobie. Amen.